Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami na tle póki co pustej jeszcze, powiedziałabym, ściany. Bardziej może na tle telewizora. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. A w zasadzie już wiem, że się to zmieni. Jest to tylko kwestią czasu. Nie wiemy, jak długo będziemy czekać na realizację. Natomiast właśnie, pojawił się projekt ściany, która, takiej meblościanki, która się pojawi w salonie. Tak samo meblościanki, która się pojawi w sypialni. Ja się inspirowałam tym, co znalazłam w internecie, z takich, jeżeli chodzi o sypialnie, z takich gotowych komponentów. Jeżeli chodzi o nasze meble do salonu, zerwnęliśmy trochę od Pauliny i Grzesia, od naszych przyjaciół, to co mają oni u siebie w mieszkaniu. Przerobiliśmy to pod nasze wymiary. Trochę dostosowaliśmy do siebie, dlatego że u Pauliny i Grzesia meble w salonie są w całości podwieszane. Natomiast nasza ściana, z uwagi na fakt, że jest cienka, bo to tylko 8 cm, nie dźwignęłaby prawdopodobnie aż tak dużego ciężaru całej tej zabudowy, w związku z czym troszeczkę przerobiliśmy ten projekt, tak żeby meble w tej dolnej części były po prostu stojące. No i właśnie, wiedziałam mniej więcej co chcę, zastanawiałam się jak to podzielić i strasznie ciężko było mi sobie to wyobrazić, wiecie, jak to będzie realnie wyglądało, więc wzięłam do łapek kartkę, długopis i zaczęłam rysować to w skali. Już wam pokazuję moje jakże profesjonalne projekty. Zaraz zrozumiecie, dlaczego ja się z tego śmieję. Jakby dla mnie to było wystarczające, ja już wiedziałam, jak te meble będą wyglądać. Natomiast Andrzej jest typowym wzorkowcem, prawda, Andrzejku? I musi to zobaczyć tak na żywym organizmie bardziej. W związku z czym pchnęło go to do tego, by odnaleźć fajne narzędzie, które zaraz zobaczycie, które właśnie w bardzo prosty sposób się obsługuje, a dzięki któremu możecie zobaczyć, jak to, co wam się widzi w głowie, będzie realnie wyglądać. No i teraz oddaję głos mojemu ukochanemu mężowi, bo to on jest tutaj królem komputerów. Słuchajcie, Kasia tak skromnie o tym powiedziała, ale tak naprawdę jedyne, co ja zrobiłem, to wrzuciłem te wymiary, które tak skrzętnie zrobiła, do programu, żeby powstała taka wizualizacja, że można było sobie wyobrazić, jak te meble będą wyglądały. Więc tak, program jest darmowy, jest to SketchUp, starczy się zarejestrować, chyba można zrobić za darmo 10 takich projektów. I przejdźmy do szczegółów. Teraz widzimy RTV-kę. Widzimy, że jest tutaj 8-centymetrowy cokół na dole. To po to, żeby te meble stały na dole, żeby to wszystko nie wisiało, bo ta nasza ścianka działowa jest strasznie szczupła. Stąd zmiana koncepcji na to, żeby meble były stojące, więc w tym cokole ukryją się nam nóżki. Dodatkowo wzmocnienie pod te szafki, które tutaj będą wisiały. Tutaj z tyłu jest wycięcie na telewizor i tutaj też będzie stosowana płyta meblowa, ta sama, z którą mamy w kuchni, więc to wszystko będzie fajnie, spójnie wyglądało. Tutaj mamy półeczkę na jakieś fajne bibeloty, ozdóbki. Cała zabudowa jest na 2,70, czyli dokładnie tak jak w kuchni, pod sam sufit. Od góry mamy 2-centymetrowy cokolik. No i tak to się prezentuje. Same generowanie tego projektu w programie wydawało mi się na początku są komplikowane, natomiast sprowadza się to do wyznaczenia odpowiednich punktów, gdzie są rogi tak naprawdę szafek. Potem mamy drugie narzędzie, które po prostu dodaje jakby głębokość, czyli wyciąga nam te szafki do góry. Nie wydawało się to aż tak trudne, po jakiejś, nie wiem, pół godzinie udało mi się to załapać w sumie na całość, czyli na RTV-kę i na zabudowę w sypialni. Chyba spędziłem jakieś 2 godziny może łącznie. No i przejdźmy sobie do zabudowy w sypialni. Tutaj widzimy, taki jest nasz trochę szkic łóżka. Tu osobnym kolorem jest zaznaczone wez głowie. No i wygląda to tak. Też będą białe lakierowane fronty, dokładnie tak samo jak w kuchni i w zabudowie w salonie. Po boku łóżka będziemy mieli takie dwie małe szafeczki nocne. Tu będzie wyciągnięty oczywiście prąd, żeby podłączyć sobie jakąś ładowarkę, lampeczkę i tak dalej. Też będziemy mieli zastosowaną tą płytę meblową, jak w kuchni, jak w salonie. Nad łóżkiem będzie sekcja taka z otwartymi półeczkami
i z dwoma szafeczkami. Natomiast te szafeczki, możecie zobaczyć, są płytsze niż szafki, które są nad łóżkiem i obok szafek nocnych. No i tak to się prezentuje. Kolejna meblościanka, dużo miejsca do przechowywania. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem konkretnie i polecam. Polecam korzystanie z takiego programu. Dużo łatwiej ogarnąć sobie wszystko to tak wizualnie, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mega fajna sprawa, a roboty jest tylko na chwilę. No i co? I to będzie chyba wszystko w tym filmie. Mogliście zobaczyć nasz pomysł na nasze zabudowy. A teraz, ponieważ wy to oglądacie w niedzielę, czyli w taki świąteczny dzień, w niedzielę wielkanocną, chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych. Tak, takich w ciepłej atmosferze, bez awantur. Bo my to lubimy w polskich domach uskuteczniać, prawda? Dokładnie. Małe awanty w święta. Mam nadzieję, że was to ominie. My w tym roku zostajemy tutaj na miejscu, spędzamy Wielkanoc z rodzinką Andrzejka, że tak to powiem, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. No, to także zostawcie nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu możecie powiedzieć, czy jesteście Team Winiar czy Kielecki. I trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już w środę.